Gala Tymex Boxing Night 18. Rozmawiamy z Patrykiem Tołkaczewskim po jego zawodowym debiucie. Z nami także trener Patryka Tołkaczewskiego, Kamil Gorząd, który dosłownie tutaj przed wejściem na antenę jeszcze udzielał wskazówek Patrykowi. Ja sobie pozwolę zacząć od trenera, bo Kamil miał tutaj dużo do powiedzenia i nie ma co ukrywać, że trener nie był zadowolony. No nie, no nie zrealizowaliśmy do końca planu taktycznego. Patryk jak przyszedł po pierwszej rundzie, mówi, że już nie ma nóg. No i to głównie przez to Patryk zaboksował, jak zaboksował, nie? No, musimy wyciągnąć wnioski, obejrzeć to na spokój jeszcze raz, przeanalizować, no i wrócić do tego, w czym się czujemy dobrze. Tyle trenera. Patryk, jak to wyglądało z twojej perspektywy? Może zacznę inaczej. Przede wszystkim na pewno werdykt tej walki i to, jak ona się zakończyła, to nie jest twój wymarzony debiut, najzwyczajniej w świecie. Inaczej sobie to wyobrażałeś. Tak, wyobrażałem sobie inaczej, ale tak jak trener mówi w pierwszej rundzie, mój atut największy, który mam, praca nóg, została odłączona, no i co? Wracamy na salę i zasuwamy dalej. Ale z czego to wynika? Bo ty zawsze, wydaje mi się, znaczy mówisz o tym, że jesteś spokojny, no stres, ale czy dzisiaj jednak to wszystko związane z tym debiutem, ta atmosfera, to się udzieliło tobie, to było widać w tej pierwszej rundzie? Zastanawiam się najzwyczajniej w świecie, skąd te problemy wynikały. Nie wiem, skąd to wynikało. Może debiut, może nie, nie ma co się tłumaczyć. Wracamy na salę i ciśniemy dalej. Ale ty w ogóle zgadzasz się z tym werdyktem, czy ty masz jakieś wątpliwości? Ja nie mam wątpliwości. Werdykt jest werdyktem. Zgadzamy się z pracą sędziów i lecimy dalej. Nie do końca z mojej perspektywy widać było to, co wydarzyło się w ostatniej rundzie. Ja wiem, że już schodząc do szatni, Michał Bołos rozmawiał tam z arbitrami. On mówił, że ty upadłeś po jego trafieniu. A jak to wyglądało z twojej perspektywy? Nie, czułem się odepchnięty lewą ręką. No i przewróciłem się na nogach, bo źle stałem. Nie było to po ciosie, nie czułem się ani razu zamroczony. To była wojna w ringu, wojna, w której nie miałem brać udziału. Miałem boksować, miałem pracować na nogach, no ale tak jak mówię, nogi zostały odłączone w pierwszej rundzie i no i walka wyglądała, jak wyglądała. Warunki rywala to stanowiło jakąś różnicę? To stanowiło, no ale co? Wyciągamy wnioski i lecimy dalej. Dobra. Trenerze, rzeczywiście, bo Patryk mówi o tym, że on chce walczyć w tej wadze Bridger. Dzisiaj walczył w tej ciężkiej, te warunki jego przeciwnika Michała Bołoza, to robiło różnicę? No robiły, no Patryk ogólnie jest dużym chłopem, a przy nim wyglądał trochę jak chłopiec. Jeszcze tym bardziej jak Michał się kładł na niego, to go dociążał trochę. Ciężko utrzymać takiego klopca na sobie. Michał dał bardzo dobrą walkę. No podpuszczał tam Patryka, tam tymi grymasami, tymi... No co mam powiedzieć, no kurczę, musimy to zobaczyć na świeżo. Ja wiadomo, z narożnika ja inaczej widzę, inaczej będę widział tutaj, jak sobie na telewizorze włączę. No i zobaczymy, no mówię, te nasze, zabrakło nam tych nóg i na tym mamy główny aspekt tego, no ale Patryk, to nie jest jego waga docelowa, więc... Patryk i tak teraz waży więcej niż ważył, więc tym bardziej te nogi mu spuchły. No mam nadzieję, że następna walka będzie dużo lepsza. Trener dostrzegał to, co ja gdzieś widziałem, że Patryk dziś przed walką to jednak nie był ten Patryk, którego znamy na co dzień. Gdzieś to wszystko mu się udzielało. No tak jak to się mówi, no Patryk musi tam rzucić tą rdzę, nie? No, no 6 lat nie boksował, 7. To nie jest takie, te sparingi nam tyle nie dadzą, co tutaj. Kurczę, co ta sala, ludzie, ta cała otoczka wokół tego, to robi duże wrażenie. I ktoś mówi, że tak wcale nie jest, no ale jeżeli ktoś tam robi tą 16. walkę, to może nie jest, ale że to jest pierwsza walka, to gdzieś tam na pewno robi różnicę. Na Gromdzie też miało nie robić i też tam robiło. Więc naprawdę ja jestem pewny, że im więcej walk będziemy robić, tym będziemy lepsi. Patryk, to co dziś się wydarzyło, ten remis, to jest coś, co jakoś wybija cię z rytmu, zmienia twoje plany, czy ty dalej idziesz tą twoją utartą ścieżką i po te swoje marzenia? To dodaje mi motywacji i kopa do ciężkiej pracy. Wracamy na salę z trenerem Kamilem, trenerem Maciejem i idziemy dalej, żeby piąć się w górę. Patryk Tołkaczewski, Kamil Gorząd, bardzo dziękuję panowie.